Po części oficjalnej obchodów Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej na dziedzińcu Grudziąckiego Muzeum rozpoczął się piknik rodzinny. Zaplanowano m.in. warsztaty plastyczne. Na dziedzińcu pojawili się również animatorzy w strojach wesołych zwierzaków, m.in. króla lwa, królika, baranka, kaczuszki i innych. Doświadczona instruktorka poprowadziła oraz nauczyła wszystkie dzieci tańców takich jak opa opa, waka waka. Odbyły się również konkursy z nagrodami. Po imprezie zaproszono dzieci do włoskiej lodziarni Galanteria Italiana na rynku na biało-czerwone lody. Nie jest taka prosta sprawa, tylko w sercach Polaka będą zawsze do końca. Kochani, zapraszamy podec honorowy. Ta flaga jest bardzo, bardzo długa dzisiaj. Bardzo się cieszymy, że tak licznie do nas przybyliście i będziemy się wspaniale dzisiaj bawić. Będziemy naprawdę cieszyć się z tego, że jesteśmy Polakami. Stańcie sobie w rozsypce, tak jak na WF-ie, że? Dzisiaj jest Dzień Flagi Państwowej, to jest bardzo radosne święto. Będziemy się cieszyć z tego, że jesteśmy Polakami. Dzisiaj w taki sposób, właśnie sposób zabawą, będziemy się po prostu tutaj przebawić. Patrz! I uwaga, prawa noga! Pomóż. No to teraz będzie, zobaczymy, próba siły. Zobaczymy, kto rządzi w Grudziącu. Do czwartego będziemy czytać, bo widzę, że troszeczkę kłopoty są, ale za chwileczkę zrobimy to dla dorosłych. Dobrze? Było 40 sekund. Proszę bardzo, kolega, do czwartego, dobrze? Chodź, stań sobie tutaj z boku. Uwaga, od jedynki do czwartego, dobra? Start. Król Karol kupił królowi Karolinie korale kolorowego, stół z małymi nogami, krząż brzmi w czcinie rzecz szosą, suchą szosą. No prawie dobrze, trochę krócej, ale niewyraźnie, proszę bardzo. Było dokładnie 17 sekund. Też 4. Król Karol kupił królowi Karolinie korale kolorowego, stół z powolnymi nogami, szosby w ścinie w Przeżyszynie, rzecz szosą, suchą. No, prawie też dobrze. Nie jest taka prosta sprawa, to tylko polski, prawda? Przecież to nie był chiński. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego, stół z powyłamywanymi nogami, chrzoszcz brzmi w trzcinie, przebrzeszczynie, szedł Sasza suchą szosą. To dalej czytaj, tak dobrze ci idzie. Kurkiem kranu kręcił kruk, kroplą tranu brudząc bruk, a przy kranie, a więc pranie, królik grał na fortepianie. Cóż potrzeba
strzelcowi do zastrzelenia cietrzewia drzemiącego w dżdżysty dzień na strzelistym drzewie.